Kochani pielgrzymi, 308 pielgrzymki paulińskiej z Warszawy do Częstochowy, do Matki Boskiej. Drodzy ojcowie Paulini, stróżowie tej pielgrzymce i organizatorzy, bracia kapłani, przewodnicy pomagający w poszczególnych grupach ludziom przeżyć tę wielką tajemnicę wiary, jaka dokonuje się w ludzkich sercach, wtedy, kiedy człowiek uświadamia sobie bardziej niż zwykle i pielgrzymuje. Pielgrzymuje do domu Matki i pielgrzymuje do Jezusa Chrystusa, do którego Maryja zawsze nas prowadzi. Jesteśmy w każdym roku, kiedy rozpoczynamy kolejną pielgrzymkę, świadomi tego, że jesteśmy spadkobiercami wielkiej tradycji pielgrzymowania z Warszawy na Jasną Górę. Początek XVIII wieku, 1711 rok i pierwsza pielgrzymka, która prawie nieprzerwanie, mimo rozmaitych zawierów wojennych i innych, wyrusza z tego miejsca do Częstochowy i zmieniają się pokolenia i uczestników, dokonuje się wymiana pokoleniowa, ale przecież wszyscy jesteśmy świadomi, w jakiej tradycji uczestniczymy i co nam Kościół powierzył, nam w Warszawie i przecież w całej Polsce, ponieważ ta pielgrzymka przez wiele wieków i lat, nie tak jeszcze dawnych, była pielgrzymką warszawską, wtedy, kiedy nie było jeszcze pielgrzymek diecezjalnych 30 parę lat temu, w której gromadzili się ludzie z całej Polski. Dzisiaj ma w sobie i nosi w sobie ta pielgrzymka tę palmę pierwszeństwa, za którą jesteśmy odpowiedzialni i za to, że tę palmę wysoko dźwigacie i trzymacie godnie. Chciałem wam zaraz na początku tej dzisiejszej rozpoczynającej się pielgrzymki bardzo serdecznie podziękować, bo jest to dzisiaj, może jeszcze bardziej niż w poprzednich latach, jest to dzisiaj bardzo ważny i mocny znak życia Kościoła, wiary ludzi. To przejście przez wioski i miasta, to dawanie świadectwa swoim uśmiechem, swoim przykładem, swoją modlitwą, swoją wdzięcznością dla tych wszystkich, którzy was po drodze przyjmują, karmią. To wszystko jest świadectwem tak bardzo dzisiaj potrzebnym Kościołowi, żeby mógł otwierać ludzkie serca na Jezusa Chrystusa, tak jak to u początku swojego pontyfikatu 40, prawie dwa lata temu mówił Jan Paweł II: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie wszyscy swoje serca. Otwórzcie wszyscy bramy narodów, krajów. To był program jego pontyfikatu i dodawał: nie lękajcie się. Mówię o tym, bo pielgrzymka ma jeden z takich ważnych celów, to, żeby bardziej otworzyć swoje serca na Jezusa Chrystusa i dla Niego nie lękać się, że nam cokolwiek zabierze, że nam zabierze wolność, że nam zabierze radość, bo bez Niego nie można do końca zrozumieć człowieka i nie można do końca przeżyć wolności i przeżyć godności swojego życia, dlatego że On jest tym, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i podniósł naszą godność, wyniósł ją jeszcze wyżej, dlatego że jesteśmy Jego braćmi, jesteśmy z Nim w tajemnicy wcielenia jeszcze bardziej solidarni. Moi kochani, hasło waszej pielgrzymki, o którym wspomniał ojciec Marek przed chwilą, Jasnogórska Pani Życia. To były słowa bardzo bliskie z kolei drugiemu wielkiemu Polakowi, pasterzowi
kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. On doskonale wiedział i to chciał ludziom przypominać, że Maryja jest Panią życia i Matką życia. Najpierw tego życia duchowego, dlatego nas prowadzi do Jezusa Chrystusa, swojego Syna, abyśmy byli żywi duchowo, żebyśmy nigdy nie zwiędli, nie osłabli, nie zamknęli się na Pana Jezusa. Ale kiedy mówimy Jasnogórska Matka Życia, to mamy na myśli także to życie ziemskie, doczesne i troska o to, żeby ono było zawsze godne człowieka, żeby człowiek w tym życiu odnajdywał ciągle na nowo swoją godność, której nikt mu nie może zabrać i jej pozbawić, nawet jeżeli takie próby były i są i pewnie będą także w przyszłości. A więc tego życia, które się zaczyna pod sercem matki i wymaga szczególnej troski, szczególnej obrony, bo jest to życie bezbronne i tego życia, które jest życiem człowieka starego, często ciężko chorego, gdzie są tacy dzisiaj, i w niektórych krajach to się już dzieje pod osłoną prawa, zaczynają stawiać pytanie, czy jest sens, żeby taki człowiek u kresu swojego życia się męczył, żył. A więc idziemy do Matki Bożej Jasnogórskiej, Matki Życia. Chciałem w tym roku szczególnie mocno podkreślić ten ostatni wymiar, dlatego że rzeczywiście wraz z Paulinami ustanowiliśmy tu przy tym kościele sanktuarium Matki Życia. Nie bez powodu. Od dziesiątków lat przy tym kościele jest pielęgnowana i odbywa się duchowa adopcja. To jest jeden z bardzo pięknych, ważnych sposobów troski o życie i obrony życia przeciwko tym wszystkim zakusom współczesności. I dlatego można powiedzieć, że dzisiaj wychodzimy z tego sanktuarium Matki Życia, idziemy do tej Jasnogórskiej Matki Życia na Jasnej Górze, żeby Panu Bogu polecać te wszystkie sprawy, którymi żyjemy. I to jest ten Kościół Pauliński, to miejsce jest początkiem naszego pielgrzymowania, a jego końcem w wymiarze tej pielgrzymki jest Jasna Góra. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby człowiek bardzo wyraźnie wiedział, skąd wyrasta. Wiedział, jaki jest jego początek. I bardzo ważną rzeczą jest to, żeby w zabieganiu dzisiejszego świata mieć jasno postawiony cel. Dokąd idę? Jaki jest koniec mojego życia? O tym bardzo często zapominamy jeszcze bardziej niż o początku. Tym początkiem naszego pielgrzymowania, bo pielgrzymka każda, ta częstochowska, tak jest, także jest obrazem naszego życiowego pielgrzymowania przez 80, 70, 90 lat, ile Pan Bóg nam daje. Tym początkiem jest nasze urodzenie z rodziców we współpracy z Bogiem. To nie jest tylko ludzka sprawa, tylko wielkie misterium i tajemnica życia i jego początku. Ale tym początkiem dla nas chrześcijan, którzy idziemy w tej pielgrzymce, tym początkiem jest sakrament chrztu. On nas wkorzenia w Boga. On nas wkorzenia w Kościół. W tę świętą wspólnotę zbawienia, którą ustanowił Pan Jezus, po to, żeby wszyscy poznali Ewangelię i kosztowali owoców zbawienia i szli drogą zbawienia, ale także po to ją ustanowił, żeby pielgrzymując przez całe życie głosili prawdę o Bogu, który nas kocha, o Bogu, który jest Bogiem miłości i pragnie zbawienia
każdego człowieka. I to w pielgrzymce też trzeba sobie przypomnieć, przeżyć na nowo. Skąd wychodzę? Jaki jest mój początek? Ale jeszcze bardziej trzeba sobie przypominać, jaki jest cel i koniec naszego życia. Bo jeżeli byśmy przyjęli, że końcem jest śmierć i nic więcej, jak czasem się to zdarza ludziom, to nasze pielgrzymowanie życiowe z konieczności musiałoby być, jakby ograniczono ten jeden podstawowy wymiar, który Pan Bóg założył jako cel życia ludzkiego. I to się zdarza nam, także nam, wierzącym ludziom, że jakby w tym zabieganiu życia, zapatrzeni, pochyleni nad ziemią, zapominamy o tym, dokąd idziemy, na jakie spotkanie czekamy, jakie skarby są dla nas ważne w perspektywie do tego, do czego nas powołał Bóg. Tak się składa, że ta pielgrzymka nasza wychodzi co roku w święto przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. To jest także niezwykle ważny moment w tym pielgrzymowaniu Jezusa do Jerozolimy, ale także w tym pielgrzymowaniu apostołów razem z Nim do Jerozolimy. On był bardzo świadomy i o tym mówił apostołom, po co idzie do Jerozolimy. Syn Człowieczy będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni to przyjmowali z wielkim oporem, jak się to może stać. Im się wydawało, że dla innych celów przyszli i poszli za Jezusem, a nie po to, by patrzeć na Jego mękę i krzyż. Pan Jezus doskonale to wiedział. I dlatego, kiedy zmierzał do Jerozolimy po raz ostatni, aby się wypełniła wola Boga i plan zbawczy wobec Niego, wziął trzech spośród nich, Piotra, Jakuba i Jana. I wziął ich, wyprowadził na górę Tabor, po to, żeby umocnić ich wiarę. Umocnić się ich na to pielgrzymowanie, które będzie miało miejsce w Wielkim Tygodniu, ale także na to pielgrzymowanie, które będzie miało miejsce po Jego zmartwychwstaniu, kiedy powierzy im Kościół i powierzy im zbawienie ludzi i wobec nich się przemieni. Pokazał im swoje bóstwo na moment. W tym mistycznym widzeniu, kiedy jakby oderwali się na chwilę od tego codziennego swojego życia i tych wątpliwości, które mieli do tego, co się ma wydarzyć w Jerozolimie, zobaczyli Jezusa, jak rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem. Spodobało im się to bardzo. Przeżyli głęboko to spotkanie. Trwało bardzo krótko. I wydawać by się mogło, że przynajmniej w przypadku tych trzech powinno przynieść stały owoc w postaci tego, że będą umacniać innych apostołów na to, co się miało wydarzyć w Jerozolimie. Różnie z tym było, jak wiemy, i w Wielki Czwartek w noc modlitwy w Ogrojcu, i różnie z tym było w Wielki Piątek pod krzyżem, ale to przemienienie było ukazaniem celu tego wszystkiego, dla którego poszli za Jezusem i tego, co potem czynić mieli jako apostołowie. Moi drodzy, pielgrzymka w jakimś sensie jest takim otwarciem się i zbliżeniem się jeszcze większym do Jezusa. I w każdej Eucharystii, którą będziecie sprawować na drodze, w każdej komunii świętej, którą będziecie przyjmować, będziecie wchodzić na górę Tabor. Bo dla nas ludzi pielgrzymujących do Boga, czasem zmęczonych, szemrających, narzekających, czasem spierających się i kłócących się z sobą, czego jesteśmy świadkami, bardzo nam potrzeba tej góry przemienienia, na którą nas prowadzi Jezus w sakramencie Eucharystii. Nie tylko podczas tej pielgrzymki, ale w sakramencie Eucharystii w każdą niedzielę, w którą idziemy do Kościoła, by dać sobie
możliwość uczestnictwa w tej godzinie Pana Jezusa, którą jest msza święta, w której uobecnia On swoją ofiarę i przemienia się wobec nas, tak jak na górze Tabor, i by dać się zaprosić do stołu uczty i karmić się Jego ciałem, które nam dał w tajemnicy Wieczernika i daje w każdej Eucharystii. Idźcie tą drogą przemienienia w czasie tej pielgrzymki do Częstochowy, aby dojść umocnionymi i wrócić do swoich codziennych zajęć i dawać świadectwo przede wszystkim swojej rodzinie, miejscach swojej pracy, ale także, a może przede wszystkim w takim pełnym przebaczenia i miłości, przeżywaniu każdego dnia i każdej godziny życia. Tak wszyscy, kiedy się otworzy telewizor, media, tak wszyscy mamy różne recepty na to, co zrobić, żeby to życie było bardziej ludzkie, godne, przyjazne, żeby mniej było sporów, waśni, nienawiści i tego wszystkiego, co się w dzisiejszym świecie dzieje, kiedy raz po raz słyszymy, i to nie tylko już za granicą, ale także w Polsce, o tym, że w sposób niespodziewany, niezamierzony ktoś wyjmuje pistolet, otwiera ogień, zabija ludzi. Że ludzie przeżywają głębokie spory przy stołach rodzinnych, przy stołach imieni. Nie mogą się z sobą zrozumieć. Może jedną z przyczyn jest to, że za bardzo byśmy mieli recepty dla innych ludzi, a za mało zaczynamy od siebie, od tego codziennego praktykowania miłości bliźniego w moim życiu. Zdolności przebaczenia człowiekowi, którego spotykam w rodzinie, w pracy, na ulicy. Zaczynajmy od siebie i wpatrujmy się w Ewangelię. Słuchajmy jej w każdej Eucharystii, wtedy, kiedy otwieramy Pismo Święte. Ona nas uczy, jakie jest największe przykazanie Jezusa Chrystusa. Jakie jest największe przykazanie Ewangelii. Tego nas przez wieki, przez lata uczył papież Jan Paweł II, którego wspominaliśmy, i na koniec chciałem jeszcze krótko wspomnieć tego, na którego portret patrzę, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który nam towarzyszy w każdej pielgrzymce jasnogórskiej, bo on nas tam uczył pielgrzymować. On nas prowadził do jasnogórskiej Matki Życia. Kilka dni temu, 3 sierpnia, przeżywaliśmy dwie rocznice, jak co roku z nim związane. Rocznica urodzin, już bodajże 118. I rocznica jego święceń, 94. Był święcony także 3 czerwca, w rocznicę urodzin. Później, nie ze swoim rocznikiem, księży, którzy byli we Włocławku, biskup Owczarek święcił go osobno, z różnych powodów, także jego zdrowia. Zresztą to wiemy doskonale z jego życiorysu, a Pan chciał inaczej, Bogu niech będą dzięki, że był wyświęcony, żeby chociaż parę mszy świętych odprawić. A powierzył mu Pan Bóg tak wielkie zadanie w Kościele w ogóle, w Polsce i w Kościele w Polsce. I dzisiaj za to wszystko nie tylko dziękujemy, ale wspominając to w tym pielgrzymowaniu, chcemy Pana Boga prosić o to, żebyśmy Go chcieli i umieli naśladować. On mógłby nam i mówi nam ogromnie dużo, odpowiadając na nasze ludzkie sprawy, często nasze problemy. Zarówno jeśli chodzi o miłość do Kościoła. Był wielkim mężem Kościoła. Zarówno jeśli chodzi o bycie człowiekiem głębokiej wiary. Był takim człowiekiem głębokiej wiary. Był także człowiekiem Maryi, której widział drogę do Jezusa, drogę do Chrystusowego Kościoła. I był także wielkim mężem naszej ojczyzny Polski. I we wszystkich tych czterech drogach
jest do poznawania i do naśladowania przez wszystkich, którzy patrzymy na Jego życie i modlimy się o to, żebyśmy jak najryglej mogli Go wzywać i przywoływać jako Tego, który wstawia się za nami, jako błogosławionego. Dlatego módlcie się, bracia i siostry, w tym pielgrzymowaniu tak bardzo gorąco i tak bardzo konkretnie o Jego beatyfikację. Módlcie się po prostu o to, żeby przyszłoroczna pielgrzymka, Pan Bóg tak będzie chciał, była pielgrzymką dziękczynienia za to, że Kościół tego wielkiego, świętego pasterza w naszej ojczyźnie wyniósł na ołtarze jako błogosławiony.